zapraszam. Cześć, Rafał. Leszek. Hej. Bo Rafała znacie tutaj wszyscy, więc ja się przedstawię. Leszek Noński się nazywam. Dziennikarzuję sobie od 30 lat i zadaję pytania. Nie takie jak... Znaczy kolega basista prosił, żeby zadać pytanie za niego. Zdaje się, tak mu chyba o to chodziło. Ale ja takich pytań nie zadaję, więc... Dzięki. Marcin sugerował, żeby zapytać o nazwę zespołu Newcastle. Nie pytamy o to, już jakby dość, ludzie. Dajcie spokój. Ja Leszka dzisiaj poznałem, natomiast jest to dla mnie ogromny zaszczyt, bo w roku 2000 miałem już po 40 i czytałem książkę Leszka Kult Kazika i w ogóle wychowałem się na tym i także super. Bardzo miło. To twój pierwszy koncert taki z gitarką sam przed publicznością? Pierwszy, no. Chyba gdzieś tam w podstawówce jakieś wczesnej. To czytałem, gdzieś tam, ale to przemieszczymy tego chyba, nie? Bo nie, to chciałeś się dziewczyną popisać bardziej przed dziewczynami chyba wtedy, a teraz już pani musisz... Przed nauczycielkami bardziej. Fajnie, że te zawsze lubię starsze. No, także tak. Dzisiaj pierwszy raz... Mam bardzo fajną nauczycielkę od niemieckiego. Jezu, ta od niemieckiego była piękna, ale straszna moja. Jak sobie rysowałem druty obozów... Nieważne. Niemiecki straszna, ale angielski tak, była świetna, absolutnie. Potem się okazało, że nie ma żadnych uprawnień, ale jak ona wyglądała... Nie musiała mieć uprawnień. Absolutnie. Nie, no, język jest język. Dobra, przejdźmy dalej. No i rozmawiałeś po koncercie o twoim pierwszym występie. Tamten nie liczymy, no bo tamten był to nauczycielek. No a tak. Dla kogo był? Przede wszystkim to był koncert dla mnie. I co? Jak się czujesz po tym koncercie? Szedłeś ze sceny, to co? Coraz lepiej, z każdą minutą jestem dalej od tego doświadczenia. Niespecjalnie byłem zadowolony z siebie, jak zszedłem ze sceny, ale tak teraz dochodzi do mnie, że właściwie mogło być gorzej. Mogłem się przewrócić na przykład, było słabo. Mogłem złamać nogę. Mogłeś przestać grać na przykład, ale przecież... Miałem taki moment. Ostatnio nie wiem, czy widziałeś, ale ja na przykład... Obejrzałem sobie jedną odcinek, bo mam telewizor, ale nie odbieram TVP. Lepiej nie odbierasz. Ale u sąsiadów odebrałem sobie kiedyś Voice of Poland i był jakiś taki... Chodzisz do sąsiadów na Voice of Poland? Akurat, no poszedłem na pino, a był Voice of Poland. Głupio sąsiadom powiedzieć, zmieńcie kanał. Nie, jak dają wino. Mój kolega akurat bierze udział w tym Voice of Poland, czyli okay. Marek. Piekarczyk, więc chciałem zobaczyć, jak to wygląda teraz. I dziewczyna wyszła, zaczęła śpiewać, co się nie poszło i odpuściła kompletnie, więc jestem bohaterem, bo przetrwał jestem do końca. Jestem bohaterem. Miałem taki plan. Jak miałem skurczy w lewej ręce w momencie, to myślałem, że już podziękuję Państwu, że jakby chodźmy się napić, już dajmy spokój. Ale dotrwałem do końca, dotrwaliście. W ogóle to jest niesamowite. Wszyscy przeżyli ten koncert. Czy ten stres jest większy niż ten stres, który masz w zespołach, jak występujesz na scenie z nimi? No zdecydowanie tak. No, jednak jak jest parę osób na scenie i uwaga odbiorców się może jakoś tam podzielić i wiesz, nie dźwigasz tego wszystkiego sam, no to jest jednak dużo łatwiej i trochę miałem plan na ten dzisiejszy wieczór, w ogóle na ten pierwszy koncert z materiałem solowym, żeby było tak super kameralnie i najlepiej bym w ogóle tego w żaden sposób nie reklamował, bo pojawił się w jakimś miejscu z dupy i tam zagrał dla kompletnie obcych ludzi, ale to się nie udało. Natomiast zagrałem wśród przyjaciół i w sumie cieszę się, że można było tak zrobić. Ale przyjaciel mi powiedział ci prawdę. Przed chwilą podeszła taka dziewczyna, której nie znałem i powiedziała, że bardzo się podobało, także ja sobie to wytatuuję po prostu. Mnie też się podobało, a poznaliśmy się dzisiaj na... No wiem, ale wiesz, jesteś dziennikarzem, widziałeś, że będzie ta rozmowa, możesz ściemniać. Tak, mogę. Dziękuję. Ale nie ściemniam.
Podobało mi się. Chociaż faktycznie, chyba na początku, tak do połowy koncertu byłeś bardzo mocno zestresowany i parę razy mam wrażenie, że ci troszkę ręka tak za mocno poszła w stronę. No tak, spiąłem się na maksa i miałem skurcz łapy i w ogóle zwariowałem na chwilę. Ale mam nadzieję, że wróciłem jakoś, nie było major fuck upu. Nie, zupełnie okej, bo to wiesz, bo myślę, że w takich sytuacjach to ten fuck up można przerobić na coś pozytywnego. Czyli że ten fuck up nie przyznawać się do komuś, tak miało być. Nie sądzisz, że tak miało być. Tak miało być. Jak w życiu, czyli najpierw fuck up, później lepiej, później fuck up, później lepiej. Nie, po prostu śmierć. Nawet fuck up jest, wiesz, kiks nawet jest pozytywny. Dobra. I zawsze można go sprzedać razem. Dobrze. Tak się staram. Słyszałeś w ogóle o czymś takim jak House Gigi? Tak. I co by chciałbyś, nie wiem czy Państwo słyszeli o House Giga, czy nie? Bartek Borówka na przykład. Tak, no Bartek Borówka robi od kilku lat. To jest taka bardzo fajna idea. Jeździ się po domach, da się dla tych osób, które tam mieszkają, plus ich znajomych i zbiera się do kapelusza. Nie ma biletu, tylko zbiera się do kapelusza, nocuje się, je się, rano się wstaje, je się śniadanie z gospodarzami, jedzie się dalej. Ostatnio taką trasę miał Olaf Deriglasow z Grześkiem Nowrowskim. Chyba z 30 koncertów zagrali sobie. Czy ty myślałeś, wiesz, jak zobaczyłem, że John Porter robi właśnie te gigi z Bartkiem, to mega się podierałem, że bardzo chętnie udostępnię swoje mieszkanie dla Johna, bo no, jestem psychofanem, także proponowałem temat Bartkowi. A, no John jeździł przed pandemią, bo ja znam, pojechałem z nim nawet. Okej. Okay. I potem zrobiłem taki tekst do Newsweeka na ten temat. Aha. Ale ja chciałem się spytać, że nie chodzi mi o to, żebyś chatę udostępniał. Chciałbym, żeby John mnie zagrał. Myślę, że to by był taki, wiesz, highlight życia. Dobrze, to ja powiem Johnowi, jak będzie chciał się wybrać jeszcze w trakcie. Bardzo chętnie, bo ja proponowałem to Bartkowi, ale on mówi, wiesz, no najpierw musimy się poznać, musisz zrobić jakieś no name, a potem ewentualnie Johna. Mhm. Nawet, że on na razie nie jeździ, to był przed pandemią. Okay. Ale ja myślałem bardziej o tym, że ty byś może pojeździł tak sobie po chatach. Bardzo bym chciał, no. Podoba mi się ta koncepcja i no, chciałbym coś takiego robić. No bo to jest właśnie, to co robisz, to jest właśnie w sam raz do tego. Mm. Czy masz jakiś inny pomysł na swoje granie, takie z gitarą akustyczną? Nie, no w ogóle ta formuła jest super. Także no trochę dzisiejszy wieczór traktowałem jako test, czy w ogóle się wychylać. I proponować na przykład Barkowi, czy komukolwiek w ogóle wychodzenie z tym dalej. Więc test tak, ponieważ połowicznie, myślę, że było spoko w miarę. W każdym razie tak, chciałbym to robić, no. Podoba mi się koncept. Ale po powrocie z Azji. Tak, no wyjeżdżamy za niedługo. Bardzo mnie to cieszy. To był długi rok, bo graliśmy... 12 miesięcy trwało. Na razie trwa i... No jeszcze nie, ale właśnie był długi ze względu na to, że gram w nowym zespole Acid Sitter z Tetsuyo, który dzisiaj najlepiej strawił gitarę na ziemi. I graliśmy z moim zespołem New Cassidy z Tomkiem, który również tu jest. Mega, no generalnie był to bardzo obfity jak dla mnie rok koncertowo i cieszę się, że się skończył. I że jadę na koniec świata i będę mógł sobie jakiegoś dystansu do tego nabrać i przekminić, co właściwie się odpierdoliło. Dokładnie gdzie jedziesz? Nie wiem jeszcze. Jedziemy do Tajlandii na wyspę i tam spędzamy święta. Jakby święta fajne, ale zawsze trochę trauma, więc sorry mamo. Ale może w tym roku taki jest plan, że sobie odpuścimy raz w życiu. Całą chucpę. Są różne rodzaje wyjazdów. Ja znam takich ludzi, którzy robią takie wyjazdy ekstremalne, że właśnie biorą sobie bilet w jedną stronę.
I później załatwiają sobie różne noclegi, załatwiają sobie transporty na zasadzie jeżdżenia autobusami. Też mamy w jedną stronę. I tak, też wy też macie coś takiego, czy macie jakiś plan na przykład, że na wyspie, potem coś dalej i wynajmujecie samochód i robicie sobie ekskluzyw, czy to jest takie ekstremum? Ekstremum. Znaczy pierwszy raz mamy parę noclegów ogarniętych na początek. Zazwyczaj to był totalny hardcore jazda na pałę. Teraz na święta mamy ogarnięte, a potem nie wiemy co dalej, ale mamy zamiar trochę pojeździć po Azji. Tam chyba nie ma świąt, nie? Czego? Tam nie ma świąt. Właśnie dlatego tam jedziemy. To mówię, bo pomyśl o tym w przyszłości. Ale jakieś macie punkty takie, gdzie chcecie? Jedziemy do Tajlandii na wyspę Koh Chang na święta, a bardzo bym chciał wrócić do Laosu na Sylwestra, do mojego ulubionego miasta na świecie, czyli Luang Prabang, i jakby się tam udało zrobić Sylwestra, no to w ogóle będę najszczęśliwszym gościem na ziemi. Jakiego miasta? Luang Prabang. Gdzie to jest? To jest drugie co do wielkości miasto Laosu. I jest stolicą, nie wiem, kilkuset chyba świątyń buddyjskich. Przepływa Mekong, jest w środku dżungli, jest miastem wpisanym na listę UNESCO, całe w drewnie, jest absolutnym kosmosem i tam mam zamiar być i sobie odbić ten piękny koncertowy rok. W jaki sposób? No po prostu być. Tam. Ile zamiarów macie tam być w ogóle? Około 6 lat. Do 12. No to dobrze, no. To że przypomnisz później tutaj za 6 lat. No, chyba, może połowa ludzi może przeżyje jeszcze do tego czasu. Zobaczymy. Jak tam, jakie tam plany świata dla Polski. Właśnie wszyscy nas pytają, ale wiecie, taki są, jest czas niepewny, czy to dobry czas, żeby wyjeżdżać z Polski. No kurwa, gdzie jest gorszy czas, żeby zostawać w czasie niepewnym niż w Polsce? Jakby... Kto pyta? Ja nie pytam. Ktoś pyta. Dziękuję, że... Ale ja mogę spytać o coś innego na przykład, słuchaj, bo taka podróż, taka... No nie będziecie pociągami jeździć pewnie. Będziemy. Ale w Indiach. Ale nie wagonami towarowymi. Kto wie? Kto wie? Kto wie? Zobaczymy. Nie, Indie mają świetny system kuszetkowy. Panda kiedyś okazało się, że nie mieliśmy miejscówki, więc spaliśmy na jednej pryczy pod takim wentylatorem. I byliśmy już mega zmęczeni i wkurzeni. Było 300 stopni. I ja już tak przysypiam, a panda, moja narzeczona, pyta: Rafał, mógłbyś nie oddychać? Jakby, wiesz, takie pytanie... Raz w życiu można dostać. Może nie oddychać? Nie, pewnie, kochanie. Ogarnę. Wywal mnie już przez okno. Tak, tak delikatnie pije do czegoś. Mhm. W drodze. On the road. Kerouaka. No, wszystko się zgadza. Newcastle. Czyli to jest jakaś taka podróż też, taka w drodze. No, Newcastle i Bitnicy to tak, to jest dość ważna dla mnie rzecz i pewnie cała koncepcja życia w drodze i jakby rozkminiania świata poprzez podróż no, jest czymś mi bliskim. No właśnie, widzisz, no jakoś zaczepiliśmy o to nawet. No udało się, bardzo zgrabnie to zrobiłeś, zapytanie o nazwę zespołu. Jednak robi te 30 lat dziennikarstwa. Nie? Prawda? Więc wiesz. W każdym razie jest taka bardzo fajna książka, ja ci ją bardzo polecam. Ona jest takim, myślę, że takim trochę w drodze, tylko że polskim. Ale to nie jest w drodze, tylko bardziej jest o... takich początkach pewnej subkultury w tym kraju. To się nazywa to wszystko, to zupełnie nieprawdopodobne. I to napisał jaki Paweł Karner-Rozwadowski. Okay. I to nawet zarówno Rafał Księżyk, jak i też parę innych osób porównało do w drodze Kołaka, więc... Masz? Mam.
pożyczysz mi na drogę? Mogę. Czy masz jakąś podpisaną tam... Mam podpisaną, pierwszy, więc musisz mi... Dobra, to sam ogarnę na kilku. Ja ale mogę, do 13, poczekaj, co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy 7, tak? Jest. Bo to wydało... znaczy to wydało Uniwersytet Warszawski, wydał jako taką... To, no więc, ale ja nie dobrze, odezwę się do Uniwersytetu Warszawskiego. Ale mówić poczekaj, jak mi przywieziesz. Bo nie, nie przywiozę cię, ja nie wiem, czy ja wrócę. Ja sobie ogarnę na Kindle. Dzięki, ale spoko. Musisz na Kindle, czy oni to mają? To będą mieli. Słuchaj, mam tutaj pytanie, nie wiem, czy mi się chce te pytania zadać. No, daj spokojnie. Ile można? No. Czy biedni ludzie. No dobrze. Przeszli na piwo i posłuchać koncertu. No dobrze, to może inni ludzie ktoś zada to jakieś pytanie tobie. A, ja chciałem się jeszcze spytać. Jak jeszcze nie grali. Dobrze. Powiedz mi, jak było w ogóle na trasie z Easy i na tymi Black Twistami? Ile to było koncertów? To jest pięć. Pięć koncertów. Znaczy w naszych realiach alternatywy to jest dużo. Ale tak, to było tylko pięć koncertów. Poznań, Wrocław, Gdańsk. Przepraszam, Gdynia. Sorry Gdynia. Warszawa, Kraków. Giżycko. Ale z Izzy nie graliśmy w Giżycku. Giżycko. Grajcie w Giżycku. Jakby, no... Giżycko. Tam jest jakiś klub w ogóle? Jest, bardzo fajny. W ogóle oni mieli mega odwagę, żeby zrobić ten koncert. Po koncercie przyznał mi się właściciel klubu, ile go zgolił akustyk za zrobienie tego koncertu, bo jest jeden na Giżycko i w ogóle Mazury. Horrendalne pieniądze. Większe niż wy dostaliście? Czterokrotnie. Nic, i strasznie mi było głupio, a jakby już w ogóle, także jedźcie do Giżycka, grajcie u tego chłopa, bierzcie swoje nagłośnienie. Nie, zostańcie akustykami w Giżycku. To jest świetny, tak. Albo w Mikołajkach, bo może on jest na Giżycko, Mikołajki na całą rekę, dlatego bierze tak dużo. Chyba tak, no jakby monopol, jeżeli jest korumpuje, no to tym razem skorumpował na maksa. A reszta trasy z Easy była super, jakby chłopaki są świetni, a Iza jest ogarniaczką niesamowitą. Zawsze była 5 kroków przede mną, jeśli chodzi o promocję tych koncertów i tak dalej. I udało się parę klubów wyprzedać, co dla nas jest grubym tematem. Więc tak, polecam Easy and the Black Trees, my favorite states, ZFU. Zmęczony jesteś bandami, że tak grupowym graniem? Trochę tak. No. Co ci tam przeszkadza? A wkurwiają mnie wszyscy. Nie jest tak, że wiesz, zrobiłem sobie dzisiejszy wieczór dlatego, że już tam chcę zerwać całą akcję bandową, tylko napisałem po prostu numery, które mam nadzieję, że działają i będą działać w sytuacjach takich dzisiaj, czyli solowych, ale nie, mamy dalej plany podboju świata z zespołami. To działa i to się będzie dalej działo. No bo jak się zaczyna takie solowe granie, to albo ze względów ekonomicznych, albo ze względów właśnie wkurwienia na jakieś sytuacje. Ozzy poszedł w kokainę chyba wtedy i z tego to wynikało, więc... Ale on nie grał z gitarą akustyczną nigdy. Tak chciałem tylko przypomnieć. To dobrze. Bo nic by z tego nie wyszło. No nie wiem, no takie... Myślę, że COVID i to całe dziadostwo jakby spowodowało to, że siedziałem bardziej sami, nawet prób na legalu przez jakiś czas nie mogliśmy grać, więc powstawały numery na akustyka i delikatne, których tym razem nie chciałem przerabiać na band, tylko zrobić też taką opcję i zagrać z Bartkiem Borówką w mieszkaniu. Bartek, come on, weźmie. No tak, Bartek ma tam kolejkę, nie wiem, czy wiesz. No to no właśnie, będziesz musiał się nieźle namęczyć, żeby przekonać do tego, żeby wiesz, brać. Zobaczymy. Nawrockiego nie chciał wziąć. No okej. Ale nie wiesz, to jest Nawrocki, więc... Niewiele hajsu można mnie zarobić. No dobra, słuchajcie, jakbyś ktoś chciał jeszcze coś zadać, to okej, a jak nie, to zostawiamy was niedosytem. Ale pytania.
Ja tu mam tu wszystkie pytania, tylko że żadnego nie zadałem. Bardzo dobrze. Bo ja pytania sobie przereklamowałem. Bo ja przygotowuję sobie pytania, a później rozmawiam o czymś innym. Super. Aha, chciałem się spytać, czy jest jakaś cecha tam do... Nawiązując do piosenki, nie pamiętam, trzeciej chyba. Mm. Która po pierwszym kontakcie ze mną cię wkurwia pewnie. Aha, no tak, 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 tak. Most annoying one. Ale pytasz w kontekście siebie, czy... Tak, no, tam... Czy ja widzę dużo swoich cech w tobie, które wkurwiają mnie w sobie, więc przez to ciebie lubię, bo tam jest taka zagwozdka, taka przewrotka. Nie, piosenka jest piosenką. No nie znaliśmy się wcześniej, daj spokój. Ale wiesz, to może być początek wielkiej przyjaźni. Dziękujemy. Dziękujemy. Baru, ¿no?